Dobra, przejdźmy sobie... Jaka to jest marka? Shelby chyba, nie? Oh, fuck. 30 milionów! 30 milionów ten samochód kosztuje? Dawaj, przejedziemy się nim! Oh my god! 10 milionów! Ten samochód nie wygląda na 30 milionów! Czekaj, mam chyba ustawienia graficzne jakieś słabe. Te cienie wyglądały źle, nie? Teraz tutaj porobimy. Nie, wszystko jest na maksa. Tak mi się wydawało, że cienie jakoś źle wyglądają. No dobra, dobra, nieważne. Dawaj głośniej mi go. W czym on jest taki wyjątkowy? I waszym zdaniem? 30 milionów ten samochód kosztuje. Tak, to jest Daytona, no. Nie wiem, czy go zostawić, czy sprzedawać, czy co robić. Najdroższy samochód w grze obecnie, tak? Ale ma szyby dziwne. Tutaj takie dodatkowe jakby. I ma launch control. Dlaczego on jest taki drogi? Zobacz. Nie wiem, co on robi takiego, że jest taki drogi. Dobra, to jest to. Mam Rimaka. Rimaka warto byłoby jeszcze jakoś tam podkręcić. Jestem jego ciekawy, ile on wyciągnie tutaj w tej części. Czy jest jakiś dużo szybszy od tego, co było w czwórce? Nie mam pojęcia. Dobra, tu jest ten Rimak koncepcyjny. Dziwne trochę, bo już chyba wyszła wersja produkcyjna, no nie? Mamy tu dwa biegi. No, cztery paki ciśnie normalnie. I chyba lepiej się trzyma drogi niż w czwórce, zdecydowanie. Widzieliście, jak te zakręty wziąłem? Co prawda już na granicy, ale... To jest jeszcze przed tuningiem, to jest całkowicie stokowe auto, bez żadnej przeróbki. Jedziemy zobaczyć, co można z nim zrobić. I jeszcze zonda do przetestowania, o kurde. Dobra, no to zróbmy tak. Custom upgrade. A, tutaj chyba nie możemy ulepszyć mocy, zobaczcie. Nie ma tutaj żadnego ulepszenia. Może będzie można biegi ustawić. Wyścigowe zawieszenie. Może tutaj coś nam się uda jeszcze zrobić. Możemy samochód odciążyć. Napęd na 4 buty już mamy, więc oponki możemy dać slick, bardzo ładnie. Nie wiem jak z tymi felgami, czy jak założymy sobie... O, można założyć lżejsze trochę felgi do niego. O 7 kilo lżejsze, to dużo, nie? Czy dużo? No, sporo. Szukajmy jakichś takich, co są lekkie i będą pasować. Są takie w ogóle? Ej, te są fajne, zobaczcie. Takie jak z Lamborghini wyjęte, no nie? Ale nie ma chyba ładnych i lekkich felg. Są brzydkie i lekkie chyba. Wygląda na to. O, tu coś było na zielono. Brzydko to wygląda, nie? Chyba, że takie i pomalujemy na czarno. Albo te. Dobra, niech będą te. Te już są takie ciemne. Poszerzamy. Czy skrętny ten Rimak? No nie, no raczej skrętny to nie jest. W piątce zdecydowanie bardziej skrętny niż w czwórce. Moglibyśmy dodać do niego jeszcze te spoilery. Od razu ląduje w klasie. Instalujemy. Skąd tyle kasy? A, to trzeba było od początku streama być. No jak? No pokazywałem wszystko co i jak. Tak, Rimak kupił Bugatti, no. Większościowym udziałowcem jest. 51% ma udział w Bugatti teraz. Dobra, to mamy... O, tu coś możemy jeszcze porobić, panowie. Tu nie ma żartów. Patrzcie. No, on będzie trochę szybszy. Cornering mu jeszcze zmniejszymy. I jedziemy nim na autostradę. Zobaczymy, ile wyciągnie. Tak, otwierałem Super Wheel Spiny przed chwilą i właśnie testujemy Rimaka z tych Super Wheel Spinów. Ty, on będzie ładnie cisnął chyba. No, lecimy z nim. Dobra, nawracamy. Dawaj, jeźdź na tą autostradę już. Jedźże. Ciekawy jestem tego Rimaka. Dawaj, Rumak. Dobra, chodźmy z prądem pojedziemy. Gram teraz na singlu, nie na multiku, bo z multikiem jest coś nie tak.
Przy dobrych wiatrach 480, to musimy z drugiej... Dobra, to od razu się przeteleportujmy i z tej strony jedźmy, bo będziemy kawałek z górki mieli, nie? O, pyk. Chatę sobie jeszcze musimy kupić, musimy zrobić Forzaton. No jest roboty w tej Forzie, co mam dużo mówić? Dobra, jedynka i let's go. Także trzymajcie się mocno siedzeń, bo ten samochód zaraz odleci. 400. I dalej ładnie się rozpędza, no nie? Było 460, bardzo ładnie. I ładnie skręca. Te samochody naprawdę są tutaj ulepszone w Forza Horizon 5 pod kątem skręcania. Bo przy takiej dużej prędkości w Forza Horizon 4 samochody totalnie nie dały się prowadzić. One tak jakby lewitowały prawie, że nad tą drogą, nie? No szału nie ma. 460, może do 470 udałoby się rozpędzić gnoja na jakimś tam gliczu czy coś. Dalej nie chcę. Za ciężki. To teraz sprawdźmy sobie, jak zrobimy mu większy docisk, czy będzie w ogóle skręcał. Szału nie ma. Ej nie, no bo chodzi tutaj o to, że ten samochód jest taki topowy. On się świetnie rozpędza do wysokich prędkości, ale prędkość maksymalna nie jest jakaś kozacka. Wow! Dobra, jak tam ze skręcaniem, panie czarodzieju? Ciężki taki się wydaje w prowadzeniu. Kurde, a tutaj dobrze skręcił. W sumie to jest elektryk, może dałoby radę zrobić z nim tego glitcha, co się robi z Jaguarem I-Pace'em, no nie? Że ma milion koni mechanicznych. O, nie wyrobił. Dobra, na pewno nie będzie to bóg zakrętów, chyba że jeszcze mu coś tam podkręcimy. A aero głównie, może trochę... A, tu już ma zrobiony negatyw, żeby trochę obniżyć go. Coś to zawsze daje, nie? Dajmy może jeszcze ten dyferencjał i zobaczymy teraz. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Czyli tak, Rimac powinien mieć napęd na wszystkie koła na jedynce, a na dwójce powinien mieć tylko na tył. Jakoś tak to było, nie? W tym Rimacu. No nie, tutaj słabiutko z zakrętami, niestety. Ciekawe jak będzie z Regerą. Myślę, że zondy będą lepiej zakręty robić. Właśnie, ciekawe jak zondy zostały ulepszone. Jaki jest rekord ludzi na streamie? Wiesz co, ja przeważnie mam tak z 30 osób na streamie. Chyba raz miałem 50 i to był rekord, tak mi się wydaje. To był chyba mój max. Tu musimy coś takiego kiedyś zrobić, żeby jechać po suficie. Zresztą są takie barierki ograniczające, nie da się tego zrobić. Nezbyt. Nie, ten samochód się nie nadaje. Nie nadaje się do zakrętów, zdecydowanie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Wylosowaliśmy sobie Regerę. A, to jest Jesko. Regerę, mam Aventadora SV. A nie mam jeszcze tego takiego drugiego Aventadora, którego nie było w czwórce. Dobra, mamy Regerę, ona jest w standardzie. Kodzik do mapki z początku streama? Ja wiem, ale tam nie ma nic ciekawego. Muszę zrobić jaką mapkę dopiero ciekawą. To jest po prostu autostrada dla autopilota. Dobra, Regera. Wow! Rzuca duperę. No to jest szybkie. Da się jeszcze. Myślę, że da się ją jeszcze podkręcić.
Wow, tu się da wyjechać przez te barierki? Kurde. Ciu, jechał ten mały dziad. O, dźwięk ma świetny, nie? Ten samochód. Tu jest jakaś przykokszona V8 w tym aucie. Dobra, chodźmy na autostradę, albo chodźmy najpierw na tuning tego auta. O kurde, nie wiem co najpierw zrobić, tyle hajsu, tyle samochodów, nie? Wszystko chcę po kolei testować. Launch control? O, tutaj to nie trzeba. Tutaj jest cały czas launch control załączony w tym samochodzie. No bo tutaj mamy ten start taki na wszystkie koła z pomocą silników elektrycznych. Ty, patrz, nie da się tu swapa zrobić. Tak samo jak w Rimaku, nie? Nic tam nie można było. Znaczy nie można było za dużo zrobić, o może tak. Siedmiobiegową skrzynię biegów, o kurde. Albo dziesięciobiegową, dawaj dziesięciobiegową, ciekawe. To jest profanacja, ten samochód nie powinien mieć dziesięciobiegowej skrzyni biegów. A absolutnie nie. Dobra, felg nawet nie ma co sprawdzać, wiadomo, że te od Koenigsegga są najlżejsze, jakie są możliwe. Dobra, mamy. Co zyskaliśmy? Mamy mniej wagi i to sporo, żeśmy wagę obniżyli. Dziesięciobiegowa skrzynia biegów. Tak, miasto Majów jest tutaj, no. No, takie miasto, no można powiedzieć, że to miasto. Dobra. Dziesięciobiegowa skrzynia, kurde. O, shit. Chyba automat załącza, nie chce mi się tego klikać co chwilę. Prędkość tu nie wygląda dobrze. A, zobaczymy. Aha, kapuje, czekaj. Nie, dobra, nie kapuje, o co tu chodzi. Ojej. Ale głupio, nie, ja na pewno Jaggerą nie będę jeździł na skrzyni z tyloma biegami. Aha, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Aero. Zmniejszamy całkowicie. Nic specjalnego, nie? Patrzyłem na symulację, ile tam wyszło. Tak, gdzieś koło 450. Z górki może 60 będzie. Ło! Ledwo co, minąłem. Nie, zdecydowanie, ja tutaj zmieniam z powrotem na tą skrzynię standardową. Nie ma opcji. Nawet jak będzie trochę wolniejsze czy coś, to... Nie. Tu musi być skrzynia z jednym biegiem. Jest unikalna rzecz w tym samochodzie, nie? Robimy, zmieniamy... A, czekaj, nie tutaj. Dobra, teraz będzie dobrze. Jeszcze zondy nam zostały do testowania. Dlaczego to Sesto jest takim koksem? A nie wiem, jest koksiarskie, to fakt. Jeszcze mamy dwie zondy do przetestowania. Zondy myślę, że warto robić pod... Gdzie to jest? Pagani, dobra, nie szukałem pod Z, nie wiem czemu. Myślę, że te zondy warto robić pod zakręty typowo. Taka zonda R na przykład. Zacznę od Cinque. Drogie te samochody coś. Mercedes SLS też powinien fajnie brzmieć, no. O, tutaj można coś ulepszyć. Dźwięk nam się nie zmienia. Konwersja. Kurde, taka mocna będzie. O, 900 koni. Nie ma jakiegoś wielkiego szału, powinno być spoko, nie? Nie, moderatorów nie potrzebuję, wszystko gra. O, tu będziemy mogli chyba regulować ten standardowy spoiler, super. Dobra, to robimy. Robimy pod gripa ten samochód. I może w S1 zostawimy, to wiecie co, wywalimy, a nie. Dobra, jak będziemy robić pod gripa, to nie możemy mieć dużo mocy. I robimy pod zakręty furę. Wyścigowy dyfer. W klasie S1 myślę, że będzie spoczko. A czekaj, którą mamy klasę? Kurde, już S2 jest! Nie patrzyłem tu, gdzie trzeba. Ech, kuźwa. Ech. No to nic, to musi być już w S2. Dobra, i myślicie, że będzie dobre w zakrętach? Może nie będzie źle. O kurde, ty! O
shit! Ale robi. Ja pierdzielę. Na kierownicy bym nie ogarnął, nie ma szans, ale na padzie może być fajnie. Dobra, odpalamy jakiś wyścig tym samochodem, bo jestem ciekawy. A akurat tutaj coś mamy. Tego nie jechałem. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Jak klej, nie? Tylko trzeba się trochę rozpędzić, żeby aerodynamika zaczęła działać. Ile mam auta? Nie wiem. Trochę mam. Goliata? Nie no, Goliat za długi. Tutaj jest taki fajny wyścig. Ja też muszę te wyścigi sobie porobić wszystkie, bo ja ich nie znam. Ja prawie żadnego wyścigu nie jechałem. Dobra, trzymajcie kciukasy. Lecimy. Mam nadzieję, że tą furą będę mógł. Haha, mogę, dobra. Zapraszam do zabawy. Nie mogę wujkowi wysyłać samochodu, bo tutaj randomowo wysyła ludziom. Dobra, lecimy. Bugiem? Jakim bugiem? Nie, żadnym bugiem. Ktoś się tu pyta, czy bugiem zarabiałem hajsy. Nie. Dobra, tutaj powiem wam, że boty zostały ulepszone pod kątem w porównaniu do czwórki, także one są dużo trudniejsze na tym poziomie. Na tym samym, co w czwórce były takie do pokonania w miarę. I na tym poziomie, co ja tutaj mam, to na czwórce, na kierownicy udało mi się pokonać boty, nie? Byłem tam na drugim, trzecim miejscu, albo czasami na pierwszym. A teraz na padzie grając jest mi ciężko pokonać ich tutaj. Także drive-atary zostały ulepszone. Za mocno skręciła. O Jezu, znowu za mocno. Tutaj ten zakręt ma trochę profil. Fajnie to czuć. Ponoć Ferrari FXXK zostało znerfione w tej części. Słabe jest. Ale na razie się trzyma z przodu. Ojej, ale żem tutaj zmaścił. Pierwszy raz tutaj jadę, więc trochę ciężko. Mogę sobie te linie pomocnicze włączyć, nie? Wow, ale przy dużej prędkości jest spoko ze skręcaniem. No, spoczko. Ciężko mi było tutaj podgonić. Udało się wygrać. A, tak, nie FXXK, tylko 599XX Evolution. No, dobra, dzięki, że mnie poprawiłeś. Veyron Supersport nie testowałem, musimy przetestować, masz rację. Wszystkie najdroższe samochody testujemy sobie. A co? Dobra, to Zondę sobie przetestowaliśmy. Kozak. Co my tu jeszcze mamy takiego drugiego? Może weźmy sobie sortuj według najdroższych. To są moje najdroższe. Na początku dwa jakieś kapcie stare, nie? Jakieś rzadkie samochody. Divo już sobie sprawdzaliśmy kiedyś tam. Pagani Wire mam w dwóch wersjach. Jedna jest Forza Edition, druga jest zwykła. Ferrari FXX, Lotusa. Przed chwilą testowaliśmy Zondę Cinque, Rimaka testowaliśmy, Zonda R też może być ciekawa. I co żeśmy jeszcze takiego fajnego wylosowali? Aston Martin, Lexus LFA. Słuchaliście już Lexusa LFA, jak brzmi? Lexus LFA to jest czad. Posłuchajmy go. Hyundai czy jest tutaj?
Ja nie patrzyłem, nie wiem nawet. Jeszcze nie jechałem eliminatorem. Także będziemy musieli sobie potestować. Lexus jest spoko. Fajnie brzmi, jeszcze go nie przerabiałem. Dobra, to weźmy sobie jeszcze tą zondę. W tej części Fordzy nie ma już Fordzy Edition tej zondy R. W czwórce była Fordza Edition. Tutaj jest zwykła tylko, ale za to Pagani Huayra jest zonda Edition. Czy Fordza Edition, zonda. To też jest koks. To jest chyba samochód, który nie jest dopuszczony do ruchu ulicznego, no nie? On jest tylko i wyłącznie na tory. 99 poziom! Proszę bardzo. Ale w standardzie już się fajnie prowadzi, spoko. Mercedesa SLS-a jeszcze sprawdzić, tak? No, to sprawdzimy go sobie na koniec. Boż, ty, jak on jechał? Chłopie, wjechałeś na mój pas. Dobra, Mercedes. Też jestem ciekawy, jak brzmi, bo te samochody, no... faktycznie inaczej zupełnie tej części, no nie? Tak, CLK GTR-a już sprawdzałem. Tego Forza Edition, nie? Dobra, posłuchajmy. Jezu, nic nie słyszę tyle z tych samochodów ruchu ulicznego. Bardzo fajnie, bardzo ładnie brzmi. Fajnie, ulepszyli te dźwięki znacznie tutaj w piątce. O, ze środka jak ciekawie. Fajne są te furki, co? Mamy coś tam, loto! Nice. Fajna furka. Jeszcze tam coś wylosowaliśmy takiego ciekawego, no nie? Tylko musiałbym, no ciężko mi teraz pamiętać, co miałem, czego nie miałem. BMW jakieś dropło. Chociaż te BMW-ki też mają jakieś V8-ki. Tam trójka chyba. O, M5-ki jeszcze nie słuchałem. Może poprawili te dźwięki, zobaczymy. Jak odblokować Goliata? To jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz sobie Horizon Adventure, wchodzisz sobie w Apex. I tutaj masz. Musisz te rzeczy tutaj poklikać. Jak klikniesz sobie na kolo... A nie, czekaj, dobrze ci powiedziałem? Tu masz Kolosus, a tu masz chyba Goliat, tak? A, sorry, nie, Goliat jest tutaj, w tej zakładce, Meksiko. Tu masz Goliata. Tu się odblokowuje. Uuu, czekaj. Coś tu się dzieje fajnego. Totalnie inny dźwięk niż w czwórce. W czwórce nie brzmiało tak ładnie. To będzie chyba mój driftowóz. Czy tak, Mercedesy brzmią ładnie, BMW-ki trochę inaczej, to jest kwestia gustu, co bardziej będziecie lubić, ale chodzi o to mi, w jaki sposób ulepszyli te dźwięki w tej części bardzo ładnie. To jest M5.
Szkoda, że nie ma jeszcze bobrów, no nie? W Forza Horizon. Co my tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Ascona już wam pokazywałem, Audi wam pokazywałem. O, skąd ja mam Isettę? Co tu jeszcze jest? Camaro Z28 to jakieś ulepszone. O co chodzi z wyzwaniami wyściga, żeby zapisać swój czas czystego przejazdu w trybie Race? O, nie wiem, jeszcze tego nie robiłem. Zaraz będziemy przechodzić do Forza Tonu, to tam się tym pobawimy. Co on robi? Stupczaj stąd, ja chcę posłuchać fury! On powinien mieć kompresor, nie? A, spoko! Tak brzmi trochę jak wyżyłowana V8, jak myślicie? Fajnie, wiecie co, teraz zupełnie inaczej się gra, bo każdy samochód sobie sprawdzasz i każdy, wiesz, brzmi zupełnie inaczej. No, także tak, co tu jeszcze mamy ciekawego? O, Golf fajnie brzmi, nie wiem, tu chyba mam go ulepszonego. Golf też bardzo, bardzo spoczko. Astona Superlagere? Zaraz sprawdzimy, posłuchajcie Golfa. To jest karabin maszynowy. Musimy z górki zjeżdżać, wiecie? Zaraz wam pokażę. Pierdziel zasrany. No to nie jest dobry. Co tam jeszcze mamy takiego ciekawego? A, Astona Martina Superlagera, ten, tak? Ten Golf jest świetny do pierdzenia, no. Jak nie macie czym pierdzić, to ten będzie idealny. Dobra, Superlagera. Astony Martiny też to totalnie inny dźwięk, nie? O, dziękuję za donacik. Nie, nie można dać dla znajomego auta, niestety. Jeszcze potem założymy sobie klub, zobaczymy czy dla klubu można wysyłać na przykład, dla kogoś losowego z klubu, bo to by było spoko. Fajny dźwięk ma. Ja nie wiem czy to realistyczne, ale fajny, podoba mi się. Ale jak brzydka kierownica. No spoczko, tam były jeszcze jakieś Ferrari fajne, no nie? Co zdobyłem teraz, takie jakieś hardkorowe. Ono w GTA jest, wiem. O, to chyba to było. A, jeszcze tutaj, to Ferrari Dino odblokowałem. A, ono nie jest jakieś drogie, więc... Dobra, bierzemy sobie to i posłuchajmy jak to brzmi. Uwaga! Ten samochód jest w ogóle takie ucięte kombi, nie? Nie no, bardzo ładny samochód. Kurde, w rzeczywistości to czymś takim pojeździć? Chłopie, oszalałbyś. Także tak, to są mniej więcej te samochody, które sobie dzisiaj polosowaliśmy. Z wheel spinów, które żeśmy sobie zdobyli. Sporo tego było, no nie? No ale co? Trzeba sobie jakoś radzić, prawda?